daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Alleluja! Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie i wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyle samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, uczęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Pomódlmy się do Ducha Świętego. Przyjdź, Duchu Święty, z mocą. Przyjdź, Duchu Święty, z mocą. Potrzebujemy twojej pomocy. Otwórz nasze uszy, nasze oczy, nasze serca i nasze myśli, abyśmy usłyszeli, zobaczyli, w sercu doświadczyli i zrozumieli, w jaki sposób mamy realizować w życiu misję prorocką mężczyzny. Ludzką mężczyzny. Amen. Niech będzie Bóg uwielbiony. Drodzy bracia, w tym dzisiejszym spotkaniu w jedno nas tu zgromadziła miłość Chrystusa i stajemy w jedności w Duchu Świętym, zarówno Polacy, Słowacy z różnych części naszej diecezji. Stajemy w jedności my, kapłani, i wy świeccy. Bardzo się cieszę obecnością księdza Andrzeja. Dziękuję mu za tą obecność, za to świadectwo i za tą troskę i zaangażowanie w formację Wojowników Maryi w takim działaniu też. Bowiem kiedy ta wspólnota ma okazję, aby uczestniczyć w męskim różańcu w Krynicy, to jest to dzieło ewangelizacyjne. A przecież taką wspólnotą jesteśmy. Chcemy ewangelizować. Formujemy się do wewnątrz i na zewnątrz. Najpierw do wewnątrz. I przyszła taka myśl, aby z tego spotkania, które było ostatnio ogólnopolskiego, aby podzielić to spotkanie na takie trzy tematy. Aby zastanowić się nad misją prorocką, kapłańską i królewską mężczyzny. Aby wejść w głąb.
aby zobaczyć, jak tą misję mam w życiu realizować. Każdy chrześcijanin przez sakrament Chrztu Świętego zostaje włączony w potrójną misję Jezusa Chrystusa, w misję kapłańską, w misję prorocką i misję królewską. I jako chrześcijanin, jako mężczyzna mam tę misję realizować w Kościele, patrząc na Jezusa i ucząc się od Niego. Bowiem dla człowieka ochrzczonego wzorem urzeczywistniania misji prorockiej, kapłańskiej i królewskiej zawsze pozostaje Jezus. Tak więc mam patrzeć na Jezusa i naśladować Jezusa w misji prorockiej, kapłańskiej i królewskiej. Mam naśladować Jezusa. Dzisiaj chcemy patrzeć na Jezusa, który jest prorokiem, i chcemy naśladować Jezusa, który w sposób doskonały wypełniał misję prorocką. Najpierw zatem, kim jest prorok? Dzisiaj na portalach społecznościowych widzimy różne posty ogłaszające, że tu się pojawił prorok, tam się pojawił prorok. Jednego suspendowali, drugiego pewnie suspendują i tak dalej. Wielu jest samozwańczych proroków. Kim jest prorok? Samo słowo prorok oznacza dosłownie osobę przemawiającą w czyimś imieniu. Prorok to osoba przemawiająca w czyimś imieniu. Pięknie to powołanie prorockie opisuje Abraham Joshua Heschel. Według niego prorok to ten, który słyszy głos Boga i czuje bicie jego serca. Prorok to ten, który słyszy głos Boga i czuje bicie jego serca. Jezus jako prorok w sposób doskonały słyszał głos Boga, Ojca, i doświadczał bicia jego serca. Czuł bicie jego serca. Dlatego całym sobą, wszystkimi słowami, czynami i postawami głosił prawdę Boga. Dawał świadectwo prawdzie. Możemy powiedzieć, że Jezus jako prorok był chodzącą prawdą. Dlatego podczas przesłuchania na dworze Piłata powiedział o swojej misji: ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Tak więc zasadniczą misją Jezusa jako proroka było głoszenie prawdy całym sobą, w każdym miejscu, gdziekolwiek przebywał, czy w domu rodzinnym, czy na dworze Piłata, czy w świątyni, czy w synagodze, wszędzie, gdziekolwiek Jezus przebywał jako prorok, głosił prawdę i demaskował kłamstwo. Głosił prawdę i demaskował kłamstwo. Dlatego został znienawidzony przez ówczesne władze, a przez swoich najbliższych uznany, że odszedł od zmysłów. Ewangelia według świętego Marka w 3 rozdziale podaje, że jednego razu Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli, jego bliscy wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. Drodzy bracia, warto przez chwilę zastanowić się nad tym fragmentem Ewangelii i postawić sobie pytanie, co spowodowało, że w tamtejszej okolicy, tam gdzie Jezus działał, zaczęto mówić o Jezusie, że odszedł od zmysłów. Tym, co wszystkich drażniło, było świadectwo jego życia. Radykalizm ewangeliczny, niesamowita zgodność między tym, co mówił, a tym, co czynił. Jezus jako prorok był chodzącą prawdą, dlatego ludzie to wyczuwali i garnęli się do Niego, aby Go słuchać. Bo Jezus głosił z mocą, nauczał, a zaraz potem potwierdzał swoje głoszenie znakami i cudami. Słyszeliśmy, a kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili, ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat. Ewangelia mówi o tym. Ludzie obcy rozpoznawali w Jezusie prawdziwego proroka. Natomiast najbliższa rodzina, sąsiedzi, przyjaciele, zamiast się cieszyć, że mają w rodzinie proroka, zaczęli o nim mówić, że oszalał, i postanowili go zgasić. Wysłali delegację. Znamy ten fragment Ewangelii. To jest ta zasada, przecież mówi się niekiedy, jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać tak jak one. Bo inaczej stajesz się niewygodny, bo inaczej stajesz się wyrzutem sumienia, stajesz się powodem niepokoju dla innych.
Jestem przekonany, bracia, że już doświadczyliście tego. I pewnie w różnych miejscach, nie tylko w domu rodzinnym, ale i w miejscu pracy, może w swoim środowisku gdzieś. Może próbowałeś ewangelizować, czy zaciekawić, zagadać o wspólnocie Bojowników Maryi. Może pochwaliłeś się, że wyjeżdżasz na spotkanie ogólnopolskie i niektórzy ci stukali po głowie. Dlaczego? Bo może jesteś niepokojem dla innych. Sąsiedzi, przyjaciele, mieszkańcy Nazaretu pamiętali Jezusa, kiedy jako dziecko biegał po zakamarkach Nazaretu, kiedy jako chłopiec modlił się w tamtejszej synagodze, kiedy już jako młodzieniec pracował w warsztacie ojca. Takiego pamiętali. A teraz Jezus sympatyzuje z niewłaściwymi ludźmi, jada z celnikami, grzesznikami, dotyka trędowatych, żyje w ubóstwie, naraził się litom Izraela, nie dbał o podstawowe swoje potrzeby. Żył w prostocie. Jezus swoimi słowami i czynami zaczął robić inaczej niż wszyscy. Zaczął publicznie robić to, co podobało się Bogu. Dlatego rodzina i sąsiedzi zaczęli szemrać przeciwko Niemu i mówić, że odszedł od zmysłów, że Jezus oszalał. Drodzy bracia, Jezus nie oszalał. Jezus nie oszalał, tylko pokazał, co to znaczy być szaleńcem Bożym. Prorok taki jak Jezus to Boży szaleniec. To ktoś, kto w centrum swojego życia stawia Boga. To ktoś, kto ma Boże pasje, kto ma Boże marzenia, kto ma wizję i kto wbrew tak zwanym społecznym realiom potrafi te marzenia realizować, te cele realizować. Boży szaleniec nie jest naiwny, widzi trudności, ale się nie załamuje, bo wie, że z Bożą pomocą da radę nakarmić nawet tłumy, bo ma wiarę w Boga i ufa Mu bezgranicznie. I jeszcze jedno. Boży szaleniec jest gotowy na znoszenie drwin, obelg i wszelkich innych ataków, które zawsze pojawiają się tam, gdzie dzieje się jakieś dobro o dużym zasięgu społecznym. I tego też doświadczamy. Kiedy pojawiają się inicjatywy o dużym zasięgu społecznym, to zaraz pojawiają się trudności. I dobrze, bo one potwierdzają to, że ta inicjatywa, jedna czy druga, to jest właśnie trafiająca w punkt. W najnowszej powojennej historii Polski nie brakowało nam ludzi, których można określić mianem współczesnych proroków i bożych szaleńców. Takimi prorokami naszych czasów i bożymi szaleńcami byli pewnie dwaj najwybitniejsi mężowie naszych czasów. Błogosławiony Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia, i święty Jan Paweł II. Takimi prorokami naszych czasów i bożymi szaleńcami byli pewnie także ksiądz Franciszek Blachnicki, ksiądz błogosławiony Jerzy Popiełuszko, ojciec Jan Góra. Pewnie tacy boży szaleńcy i w waszej historii życia się pojawili. To może jakiś kapłan, wasz proboszcz, wikariusz. I Pan Bóg zaprasza nas, abyśmy byli takimi bożymi szaleńcami, abyśmy byli takimi prorokami, niezależnie od tego, co sobie ktoś o mnie pomyśli. Mam być bożym szaleńcem, mam głosić prawdę Bożą i mam demaskować kłamstwo. Mam dawać dobre świadectwo, mam być bożym szaleńcem. Jedna z moich uczennic zaczęła się trochę więcej modlić, chodzić do kościoła codziennie, maturzystka tegoroczna, i zaczęli się z niej nabijać, że zwariowała, że oszalała, zakonnica się znalazła, bo robi coś więcej. Przez nikogo nie przymuszona, z własnej woli. Idzie na mszę świętą jeszcze przed szkołą. Postanowiła sobie, że codziennie będzie na Eucharystii. I w domu najbliżsi powiedzieli jej, że oszalała, bo stała się wyrzutem sumienia dla nich. Zadzwoniła, aby chwilę pogadać, bo w domu nie ma wsparcia, tylko ją kasują na każdym kroku. Bo codziennie chodzi do kościoła, to ją kasują.
Bo co miesiąc chodzi do spowiedzi świętej, to ją kasują. Ojciec, matka i rodzeństwo ją kasują. I dziwimy się nieraz, że młodzi odchodzą. Dziwimy się niekiedy, że im jest trudno, że opuszczają mszę świętą, że się nie spowiadają systematycznie. Jak może dobra myśl przychodzi jednemu czy drugiemu młodemu człowiekowi, a skasuje go ojciec i matka, którzy żyją w kłamstwie. Najtrudniej ewangelizuje się wśród swoich, w swojej rodzinie, w swojej miejscowości. Tam, gdzie mnie dobrze znają, tam, gdzie może jeszcze pamiętają moje młodzieńcze wybryki, gdzie wiedzą o moich słabościach, gdzie wiedzą może nawet o moich grzechach. Jednak jestem przekonany, że prawda sama się broni. Jeśli rzeczywiście spotkałem Jezusa, jeśli rzeczywiście doświadczyłem Jego miłości, jeśli rzeczywiście się nawróciłem, to wcześniej czy później moi bliscy to zauważą i nasze świadectwo będzie ich ewangelizować. Słyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu, że Pan nagradza człowieka za sprawiedliwość i wierność. Pan nagradza człowieka za sprawiedliwość i wierność. Zobaczcie, drodzy bracia, Dawid mógł zabić Saula. Nadarzyła się ku temu wspaniała okazja. Mógł się zemścić za prześladowanie. Jednak postąpił wbrew ludzkiej logice. Postąpił tak, jak Bóg chciał. Postąpił na wskroś ewangelicznie, okazując miłość i miłosierdzie swojemu prześladowcy. Wskazanie Jezusa jest pod tym względem bardzo jasne, choć kontrowersyjne i sprzeczne z ludzką logiką. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. I módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Patrząc na was, ja wiem, że nie wszyscy się z tym zgadzają. Ja wiem, że się na to nie zgadzasz. Że masz opór, że walczysz z tymi słowami. Przeczytam jeszcze raz ten fragment i powiedz amen w swoim życiu na te słowa. Niech się stanie. Boże, naucz mnie tego, choć tego nie rozumiem. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jako wojownicy Maryi chcecie to realizować? Amen? Prawdziwy prorok i mąż Boży słucha bardziej Boga niż ludzi. Stara się rozeznawać, co Bóg chce. Rzekł więc Abiszaj do Dawida. Dziś Bóg oddaje wroga twojego w twoje ręce. Teraz pozwól, że przybije go dzidą do ziemi jednym pchnięciem. Drugiego nie będzie trzeba. Dawid odparł Abiszajowi, nie zabijaj go. Któż bowiem podniósłby rękę na pomazańca pańskiego, a nie poniósł kary? Dawid mógł zabić Saula, nadarzyła się ku temu wspaniała okazja. Jednak postąpił wbrew ludzkiej logice. Postąpił wbrew doradcom Abiszaja. Postąpił tak, jak Bóg chciał. Postąpił na wskroś ewangelicznie, okazując miłość i miłosierdzie swojemu prześladowcy. Drodzy bracia, to jest nasza misja prorocka. Mam wybierać w swoim życiu to, czego pragnie Bóg. Mam wybierać zupełnie inny porządek niż ten, który proponuje dzisiejszy świat. Mam wybierać zupełnie inne rozwiązanie niż to, które proponują ludzie. Kiedy przychodzi kryzys małżeński, to psychologowie i życzliwi nawet tobie ludzie będą mówić, to się rozwiedź, bo masz prawo do szczęścia. Rozej się, po co się będziesz męczył? Po co to będziesz ciągnął dalej? Taka jest ludzka logika. Boża logika jest całkowicie odwrotna. Która nakazuje nam przebaczać, która nakazuje nam stawać do walki o świętość sakramentu małżeństwa, o świętość sakramentu kapłaństwa,
Jeszcze dzisiaj przed tym spotkaniem z księdzem proboszczem rozmawialiśmy. Za świętego Jana Pawła II, żeby uzyskać zwolnienie z celibatu, żeby przejść do stanu świeckiego, to czekano, żeby ten kapłan miał szansę na nawrócenie, na przemianę. Więc dopiero gdzieś tam zyskiwał ten stan świecki po 50 albo później. Za Benedykta XVI troszeczkę ta dyscyplina została złagodzona, a teraz kto chce, to może odchodzić, kiedy chce. W ogóle nie ma woli walki. Widzimy to na płaszczyźnie życia małżeńskiego, kapłańskiego, że zgasł duch walki o to, co jest nierozerwalne, o to, co jest święte. Nasza misja prorocka polega na tym, abyśmy wybierali w swoim życiu to, czego pragnie Bóg. Mam wybierać i rozeznawać zupełnie inny porządek. Mam być prorokiem, czyli tym, który swoimi słowami, czynami i postawami pokazuje, że Bóg jest na pierwszym miejscu. Co chce Bóg? Czego Bóg pragnie dla małżeństwa twojego? Czego Bóg pragnie dla mojego kapłaństwa? Czego Bóg pragnie dla tej wspólnoty? Czego Bóg pragnie dla naszej parafii, dla naszej ojczyzny? Czego Bóg chce? Dlatego, że Bóg jest na pierwszym miejscu, to ja za Nim idę, słucham Go, pytam się Go, co mam robić i głoszę Jego wolę całym swoim życiem. Słucham Boga, ale w Kościele i z Kościołem. To trzeba dopowiedzieć. Słucham Boga jako prorok, ale w Kościele i z Kościołem. Bo poza Kościołem okaże się fałszywym prorokiem. Prorok to ten, który słyszy głos Boga i czuje bicie jego serca, ale w Kościele i z Kościołem. I to go w pewien sposób legitymizuje. Jeśli mężczyzna potrafi popatrzeć na drugiego człowieka oczami Pana Boga bez oceniania i odrzucania, to jest prorokiem. Jeśli mężczyzna potrafi postawić wolę Bożą ponad swoje ambicje, ponad swoje pożądliwości, to jest prorokiem. Prorok to ten, który przekształca świat zgodnie z Ewangelią, zgodnie z tym, co chce Bóg. Dlatego, jak mówił papież Benedykt XVI w Kolonii 21 sierpnia 2005 roku, prawdziwa rewolucja zmieniająca świat rozpoczyna się właśnie od Eucharystii, w której dokonuje się ta główna przemiana, jedyny akt, który jest w stanie prawdziwie odnowić świat. Przemoc zostaje przemieniona w miłość, a tym samym śmierć w życie. Jest to, by tak rzec, powiedział papież, reakcja jądrowa zachodząca w samej głębi bytu. Zwycięstwo miłości nad nienawiścią, zwycięstwo miłości nad śmiercią. Jedynie ta wewnętrzna eksplozja dobra, które zwycięża zło, może zapoczątkować łańcuch przemian, które stopniowo przeobrażą świat. W ten sposób Eucharystia staje się bijącym sercem nie tylko Kościoła, ale także i świata. Kiedy wychodzimy z Eucharystii, mamy przekształcać świat zgodnie z Ewangelią, która dzisiejszego wieczoru daje nam konkretne rozwiązania i nakazuje nam konkretne postawy. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, ubitą, uczęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. Drodzy bracia, dzisiaj jest bardzo wiele osób, które chciałoby doświadczyć mocy Ducha Świętego, chciałoby usłyszeć głos Boga i doświadczać bicia Jego serca, ale bez wysiłku,
bez walki, bez zaangażowania. Bez osobistej modlitwy, bez odwrócenia się od zła, bez przebaczenia, a tak się nie da. Nie da się jednocześnie żyć w Duchu Świętym i żyć w grzechu ciężkim. Nie da się być jednocześnie prorokiem Jezusa Chrystusa i prorokiem szatana, bo to jest nie do pogodzenia. Dlatego, drodzy bracia, kolejny raz w naszym życiu odrzucajmy zło i wszystkie kłamstwa szatana. Uczyńmy krok do Jezusa i prośmy Go, aby rozpalił w każdym z nas ducha proroczego, którego otrzymaliśmy na chrzcie świętym, abyśmy całym swoim życiem, każdym słowem i czynem świadczyli o Jezusie, który jest drogą, prawdą i życiem. Abyśmy dostrzegali prawdę, bronili prawdy, kroczyli za prawdą, czyli za Jezusem i jak miecz odcinali każde kłamstwo. I niech się tak stanie. Amen.